Dobry wieczór, najmilsi. Serdecznie Was witam w ten ponury listopadowy wieczór. Mi się zawsze listopad kojarzył z atmosferą z drugiej i czwartej części Dziadów, ale gdyby było trochę słońca, wcale bym się nie pogniewała. Dzisiaj jednak zaplanowaliśmy specjalnie dla Was, takie były wyniki ankiety, że opowiem co nieco o ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego. No i to jest powieść szczególna, ponieważ tak w kanonie lektur szkolnych czasami zdarza się, że uchodzi za mniej istotną niż Przedwiośnie, co tak nie do końca jest sprawiedliwe, a z drugiej strony to jest książka szczególna, bo ona zapewniła Żeromskiemu nie tylko sławę, ale także stała się czymś w rodzaju Biblii, podręcznika dla wielu młodych ludzi wówczas żyjących. Przekazywali ją sobie z rąk do rąk, zaczytywali się w niej i odnajdywali w niej taki ideał na swoje życie, takie zasady, etos, wartości. Dlaczego? Bo główny bohater ludzi bezdomnych, dr Tomasz Judym, jak za chwilę się przekonacie, całkowicie podporządkowuje całe swoje życie tej idei bezwarunkowej i bezinteresownej pomocy ludziom biednym. Ludziom, na których w tamtych realiach, mówię o tamtym czasie, kiedy ta powieść powstała i kiedy toczy się akcja, więc tak naprawdę końcówka lat 90. XIX wieku, przełom wieków, to nikt nie interesował się losem ludzi biednych. Dzisiaj, jak wiecie, mamy bardzo dużo pomocy, instytucji, funduszy, różnego rodzaju organizacji charytatywnych. Wtedy jednak naprawdę nikogo to nie obchodziło, w jakich warunkach żyje reszta społeczeństwa. I być może właśnie ta powieść stała się takim istotnym przełomem, bo pozwoliła otworzyć oczy wielu ludziom. Ale to takie moje swobodne dywagacje. Z pewnością jednak dla młodych ludzi była ona czymś istotnym, co zmieniło sposób widzenia świata przez wielu z nich. Od czego ta cała historia się zaczyna? No ona wcale nie jest, moi drodzy, skomplikowana. Mamy bowiem młodego człowieka, doktora Tomasza Judyma, który od kilkunastu miesięcy przebywa na stażu w Paryżu. Jest on młodym lekarzem. No i oczywiście wolny czas spędza aktywnie. W tym wypadku poznajemy go w sytuacji, w której w Luwrze podziwia dzieła sztuki, między innymi właśnie Wenus, rzeźbę Wenus. I wtedy oczywiście spotyka też krajanki, panią Niewacką oraz panny Orszańskiej, jej wnuczki, wraz z guwernantką panną Podborską. No, powiem tak kolokwialnie, w oko wpada mu 17-letnia Natalia Orszańska, bo jej siostra Wanda ma lat 15. I to jest taki moment, w którym on się fascynuje Natalią, ale to jest uczucie no, niespełnione i nie do końca szczęśliwe. Umawiają się później na wizytę w Wersalu. Ale dlaczego ten moment oglądania dzieł sztuki jest ważny z punktu widzenia całej powieści? Nasi bohaterowie na wstępie podziwiają dwa istotne dzieła sztuki. Właśnie Wenus, a więc przepiękną rzeźbę, która symbolizuje to, co w życiu najpiękniejsze, najbogatsze, najszczęśliwsze. I jednocześnie słynny już obraz, dzieło de Chavannesa, Ubogi rybak, czy też Biedny rybak, które możecie obejrzeć w internecie, ale szczególnie w tej postaci rybaka przykuwające jest jego niesamowite podobieństwo do Chrystusa. I z kolei to dzieło sztuki symbolizuje w tym wypadku biedę, zapomnienie, strach, smutek, cierpienie. Te dwa dzieła sztuki razem symbolizują dwie drogi życiowe, przed wyborem których stanie nasz Tomasz Judym. Albo jako lekarz po stażu w Paryżu, a w tamtych czasach było to coś niebywałego, wróci do Warszawy i rozpocznie karierę, która będzie oczywiście wiązała się także z bardzo poważnym awansem społecznym i z dużymi korzyściami majątkowymi.
albo zajmie się właśnie pomocą ludziom najbiedniejszym, najuboższym, co jednocześnie skaże go na to życie jednak w biedzie i mimo wszystko w otoczeniu cierpienia. I później, proszę Państwa, na jakiś czas tracimy z oczu Tomasza Judyma. W kolejnej części widzimy już, że powrócił do Warszawy. Jest to człowiek, który pragnie tam założyć swoją praktykę, pracuje też w szpitalu publicznym, no a jako taki świeży, wykształcony lekarz, który był w Paryżu, tak jak mówię, to jest niebywała sytuacja, zostaje zaproszony na takie przyjęcie u doktora Czernisza. Niemniej powrót do rodzinnego miasta nie wiąże się tylko z takimi właśnie przyjemnościami. Wiąże się to również z tym, że Tomasz odwiedza dzielnicę, w której się urodził, w której się częściowo wychowywał. I to jest ta najuboższa, najgorsza dzielnica, w której żyją ludzie rzeczywiście w skrajnej biedzie. Opis tych miejsc, tych ulic, na przykład ulicy Ciepłej, jest drastyczny. On jest taki, powiedziałabym, w konwencji naturalistycznej. To, że dzieci tam się bawią w brudzie i gdzieś w jakiejś podłodze, nie jest może tak bardzo przerażające jak warunki, w których w ogóle żyją ludzie. A mi w szczególności zapada w pamięci ten obraz szklanki, z której się ludzie, której ludzie piją. I ta szklanka jest niemyta, oddawana z rąk do rąk, w ogóle żadnej higieny. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach życiowych ludzie bardzo często chorują i to się także wiąże z ogromnym cierpieniem. I dlaczego Tomasz Judym tam idzie? Bo odwiedza swoją rodzinę, swojego brata Wiktora, który pracuje jako robotnik, swoją bratową, która pracuje w fabryce cygar, oni mają dzieci. I tu dowiadujemy się o takim aspekcie biografii Tomasza Judyma, który jest bardzo zastanawiający. Otóż bracia byli wychowywani w ubóstwie przez ojca alkoholika i pewnego razu ciotka Pelagia, która trudniła się wówczas prostytucją, przybyła do tego domu i postanowiła wziąć na wychowanie dziecko jednego z braci, przy czym wybrała sobie Tomaszka, bo wydawał jej się urodziwszy, ładniejszy. Niejako w Wiktorze jest chyba jeszcze zadra z tego powodu. Widzi dobrze ubranego brata, nie kryje, powiedziałabym, takiego nawet elementu zazdrości, ale też i powiedzmy nie może bratu darować. Kpi z jego, prawda, takiego wizualnego, takiej wizualnej próby przedostania się do lepszej sfery, a jednocześnie sam Wiktor jest człowiekiem no, żyjącym w biedzie, ciągle zmieniającym pracę, głównie też z powodu swojego wybuchowego charakteru. I rzeczywiście ta rodzina żyje w bardzo skromnych warunkach, bardzo skrajnych warunkach. Tomaszowi na pewno z tego powodu jest źle. Ale tutaj, moi drodzy Państwo, dlaczego ja zwracam na to uwagę? Bo kiedy omawiam tę książkę z klasą, to zwykle wypytuję, jak może czuć się człowiek, który został wybrany, w cudzysłowie, ale jego losy wcale nie były takie cudowne, bo ciotka traktowała go jako coś w rodzaju podrzędnego służącego. Był bity, był źle traktowany, nawet uciekł od tej ciotki. I z drugiej strony jednak, gdyby nie ona i nie jej jakby zasoby finansowe, no to te studia medyczne i ten staż w Paryżu, to by na pewno nawet się naszemu Tomaszkowi nie śniło. Więc taka, powiedziałabym, ambiwalentna jest tutaj postać tej ciotki. Aczkolwiek mam wrażenie, że po tej rozmowie z Wiktorem Tomasz czuje się winny. No bo przecież jaka jest zasługa chłopca w tym, że został wybrany przez ciotkę tylko dlatego, że wydawał jej się ładniejszy? Tutaj nie ma żadnej zasługi, to jest czysty przypadek. I wróćmy do doktora Czernisza, bo tutaj nasz Tomasz Judym wygłasza słynny już odczyt w sprawie higieny, zarzucając lekarzom warszawskim, że jedynie pozorują działania mające na celu naprawienie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, całkowicie ignorują biedotę, którą powinni leczyć bez względu na koszty, a nawet jakby rezygnując ze swojego zarobku, a jedynie trudnią się robieniem wystaw, odczytów, czyli tak naprawdę takimi działaniami pozorowanymi, które niczego nie zmieniają. To jest oczywiście skandaliczne zachowanie w świetle tutaj tamtejszych stosunków w tamtejszej grupie lekarzy. No,
Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że część z nich uznaje Tomasza za szaleńca. No bo proponuje im tak naprawdę de facto, moi drodzy, żeby zrezygnowali ze swojego zarobku i ryzykowali także własnym zdrowiem, idąc leczyć w poświęceniu ludzi biednych, robiąc coś dla nich. Oczywiście bardzo szybko się okazuje, że ci lekarze, którzy mogli dzięki swoim kontaktom zapewnić Tomaszowi pacjentów w Warszawie, raczej przedstawiają go w bardzo negatywnym świetle i po pewnym dłuższym okresie, proszę Państwa, oczekiwania na pacjenta w gabinecie, który mógłby zapłacić, no Tomasz orientuje się, że jeżeli dłużej taka sytuacja będzie trwała, to umrze z głodu po prostu, więc musi znaleźć sobie inną pracę. I tu, proszę Państwa, nadarza się niezwykła okazja. Odzywa się dr Węglichowski, który proponuje posadę lekarza uzdrowiskowego w uzdrowisku o wdzięcznej nazwie Cisy. Ja się zawsze uśmiecham, ponieważ ja te Cisy to mogę sobie odwiedzić, jak wsiądę w środek komunikacji, to za jakieś 40 minut w tych Cisach będę, proszę Państwa, bo to jest nasz lokalny Nałęczów, z którym zresztą Żeromski był związany, proszę Państwa, no ale właśnie ukrył nazwę Nałęczów pod tą nadobną nazwę Cisy i stąd, proszę Państwa, bierze się na przykład nazwa pewnej popularnej wody mineralnej, ale tutaj nie będę już reklamować. W każdym razie, proszę Państwa, Tomasz przyjmuje tę posadę. Okazuje się, że również spotyka tam na miejscu panią Niewacką, pannę Orszańskiej, pannę Podborską, no gdyż pani Niewacka ma majątek właśnie w sąsiedztwie tego uzdrowiska, a zresztą samo uzdrowisko powstało jako wielkie marzenie przyjaciół, prawda, między innymi Leszczykowskiego, Niewackiego, Węglichowskiego i generalnie no, to uzdrowisko może nie jest jeszcze w takim cudownym stanie, w takim najlepszym stanie, ale lepsza taka posada niż żadna. Niemniej nasz Tomasz Judym nie jest w stanie, że tak powiem, spokojnie patrzeć na to, co się dzieje. Tutaj kuracjusze, a tutaj z kolei stawy, które administrator tego uzdrowiska, czyli krzywosąd tam, prawda, założył i wilgotne powietrze i wyziewy i różnego rodzaju takie miazmaty, które powodują, że okoliczna ludność wiejska zaczyna chorować na malarię. I Tomasz Judym zaczyna się zajmować tymi ludźmi, w czym bardzo wydatnie zresztą pomaga mu Jasia Podborska, która nawet odstępuje własny pokój, żeby było takie jeszcze miejsce do leczenia tych chorych. Ona zresztą jest pełna podziwu dla Tomasza. No i krótko mówiąc, jest nim zakochana. W międzyczasie natomiast okazuje się, że panna Orszańska, Natalia, która tak bardzo podobała się doktorowi, wiąże się z niejakim Karbowskim, mężczyzną bez przyszłości, bez zawodu, ale wyjątkowo powiedzielibyśmy takim atrakcyjnym ze względu na zachowanie, urodę, no i oczywiście ucieka z nim. Czy to łamie serce doktorowi? No może nie tak bardzo, jak moglibyśmy się spodziewać, ale na pewno nie jestem zachwycony, tym bardziej, że on uważa tegoż naszego, prawda, mężczyznę za takiego człowieka bezużytecznego społecznie. Stąd ten rozdział o nim będzie tak pięknie nazwany kwiat tuberozy, bo tuberoza jest, proszę Państwa, przepięknym kwiatem, ale zupełnie bezużytecznym. A więc takie piękno, które niczego ze sobą nie niesie, nie jest w żaden sposób pomocne. No oczywiście, proszę Państwa, to wszystko trwa do pewnego momentu, kiedy krzywosąd planuje wyrzucić szlam z tych stawów, no i oczywiście do okolicznej rzeki, z której piją mieszkańcy wsi. Kończy się to dramatycznie, no bo Judym, nie mogąc znieść, prawda, zachowania krzywosąda, nie mogąc się pogodzić z tym, co on robi, wdaje się z nim w bójkę i wyrzuca go do stawu. Skądinąd fenomenalna scena, proszę Państwa, aczkolwiek, jak wiecie, dla naszego doktora kończy się ona źle. No jakże mogłaby się skończyć inaczej, gdyby nie to, że no, zostaje wypowiedzenie, no nie może tam pracować. A to jest taki moment negatywny, dlatego że już się zaczyna układać mu na przykład w życiu uczuciowym. Oni z Joanną wyznają sobie miłość, on się z nią zaręcza, mówi jej, że ją kocha i wreszcie nasza Joasia jest szczęśliwa. O niej powiem za chwilę, dlaczego ona zaznaje tego szczęścia, bo to jest taka emancypantka tamtego czasu, ale jednak emancypantka spragniona miłości, tego męskiego ramienia, ale za chwilę jeszcze do tego wrócę. I tu, moi Państwo, Judym chce wrócić do Warszawy, ale podczas przesiadki
spotyka dawnego znajomego z Paryża, inżyniera Korzeckiego, który proponuje mu posadę lekarza w Zagłębiu Dąbrowskim w Sosnowcu. Tam oczywiście lekarzy brakuje, niewystarczająca jest opieka medyczna, no i o tym jedzie. I znowu go uderza, proszę Państwa, w tym Sosnowcu ta straszliwa krzywda społeczna. Tam ludzie traktowani są jak nie ludzie. Nie ma żadnej opieki medycznej wśród tych górników. Nie ma żadnej dbałości ani o ich los, ani o los ich rodzin. Żadnego BHP, zapomnijcie w ogóle o takim pojęciu. Natomiast dyrektor tej kopalni żyje w pałacu, w którym roi się od na przykład bardzo drogich bibelotów. I to jest wręcz potwornie uderzające. I kiedy Judym proponuje leczenie tych pracowników, to dyrektor jest zdumiony. No po co ich leczyć, jak jeden umrze, to przyjdzie drugi młodszy, tak? No tak się tych ludzi traktuje. Nic więc dziwnego, że tam jest pewien ferment, tam są jakieś takie socjalistyczne hasła, tam się coś dzieje. Natomiast inżynier Korzecki jest postacią bardzo tajemniczą. On żyje jako taki typowy młodopolski dandys, powiedziałabym. Zawsze elegancki, zawsze piękny, nieco tajemniczy. Najprawdopodobniej jest to jednak, proszę Państwa, ktoś pełniący rolę emisariusza, ktoś, kto jest ścigany przez władze zaborcze. Pamiętajmy, że wszystko, co ma miejsce w ludziach bezdomnych, toczy się na terenie zaboru rosyjskiego. Prawdopodobnie roznosi może jakieś dokumenty, ulotki. W każdym razie zdziwieniem dla naszego doktora Judyma jest to, że przyjaciel popełnia samobójstwo. Tak do końca, proszę Państwa, Żeromski nie daje nam spokoju. Jest taki element w tej książce, z której możemy nawet daleko idąc wnioskować, że może ktoś pomógł inżynierowi popełnić samobójstwo. Niemniej, proszę Państwa, wiele elementów nawiązujących do kwestii tak zwanej narodowościowej, niepodległościowej jest pisane, są pisane językiem ezopowym. Proszę pamiętać, że wówczas takie rzeczy należało bardzo delikatnie opisać, przemilczeć, żeby czytelnik zrozumiał, ale żeby cenzor się nie przyczepił. I teraz, proszę Państwa, nasz doktor radzi sobie w tym Zagłębiu. Aczkolwiek no, jest to miejsce bardzo ponure. I we wrześniu przyjeżdża do niego Joasia. Zwiedza fabryki, huty, kopalnie. Ale pamiętajcie, że przecież oni byli posłowie. I marzeniem Joasi jest zbudowanie takiego domu, wspólnego domu, w którym oni obydwoje mogliby nie tylko założyć rodzinę, ale też właśnie wspólnie, wspólnymi siłami pomagać biednym. Bo Joasia jest też bardzo zaangażowana w ten pomysł Judyma. To jest taka jego w sumie, można powiedzieć, jedyna naśladowczyni, jedyna osoba, akolitka, która rozumie jego potrzebę. Ale pewnie to już wiecie, Tomasz jej mówi, że nie może się z nią związać, dopóki nie zrealizuje swojego planu, nie sprawi, że te wszystkie straszne rzeczy znikną z powierzchni, że zmieni się los tych ludzi ubogich, dopóki ta jego idea nie zostanie w pełni wdrożona w życie. Jasia jest zdruzgotana, ale zachowując dużą godność odchodzi, natomiast sam Judym rzuca się na ziemię w okolicy rozdartej sosny, która pięknie symbolizuje wewnętrzne rozdarcie jego duszy, a więc pomiędzy miłością do Joanny, a pomiędzy takim poczuciem obowiązku wobec tych właśnie biednych, schorowanych ludzi. To jest w dużym skrócie, o czym nie powiedziałam, a co pragnę nadmienić. Ludzie bezdomni to jest typowa powieść młodopolska, a więc z drugiej strony nie tyle typowa, co oryginalna. I tam, proszę Państwa, mamy dwa style narracji, dwa rodzaje. Jest oczywiście narrator wszechwiedzący, trzecioosobowy, ale mamy też narratora pierwszoosobowego, bo ta historia Judyma jest poprzecinana pamiętnikiem Joasi Podborskiej. I o tej kobiecie dowiadujemy się bardzo dużo właśnie z jej pamiętnika. Wiemy, że wcześniej straciła rodziców, że nie ma domu rodzinnego. Że jeden brat studiuje, Henryk, Wacław z kolei najprawdopodobniej poprzez swój udział w powstaniu jest na zesłaniu, na którym zresztą później dowiadujemy się umiera. Ona jest więc całkowicie osamotniona, ale nie jest niezaradna. To jest fenomenalna postać, proszę Państwa, bo jeżeli zważycie okoliczności i czas, to wtedy kobieta, która była w stanie pracować, na przykład u Państwa predygierów i zarobić nie tylko na siebie, ale też wysyłać pieniądze bratu na studia, to był ewenement.
Ona mało tego, że ciężko pracuje, ona jest oczytana, ona jest na poziomie. To jest kobieta taka naprawdę, która bardzo dużo umie, bardzo dużo wie. I jest samodzielna. Podkreślam jeszcze raz, to jest taka typowa emancypantka. I zobaczcie, jak bardzo ona jest silna wewnętrznie, że ta sytuacja, w której się znalazła, wcale jej nie załamuje. To nie jest typ kobiety bluszczu, liany, która po prostu tylko poszukuje jakiegoś zamożnego małżonka, żeby zaprzestać pracy zarobkowej. Ona sobie świetnie radzi. No i tutaj w tę właśnie jej, w to jej życie wkracza Tomasz Judym, który ją fascynuje. No bo w tym środowisku, w którym ona się obraca, to jest pierwszy człowiek, który ma jakąś ideę i on robi wszystko, żeby tę ideę urzeczywistnić, a mało tego jest wrażliwy. Jest dobry, wrażliwy, pracowity, pełen poświęcenia. I ona razem z nim pracuje. I oni wyznają sobie miłość. I ja nigdy nie zapomnę tej lekcji w klasie trzeciej, kiedy ja byłam w liceum z moją, jedną z moich ukochanych polonistek, panią Agnieszką, jak ona zadała nam takie pytanie, a skąd wy w ogóle wiecie, że Tomasz ją kochał? I ja wtedy powiedziałam, byłam właściwie młodsza troszeczkę od was, najprawdopodobniej, i wtedy powiedziałam, no przecież jej to powiedział. I moi drodzy, jak się pani ze mnie zaczęła śmiać, jak się część klasy zaczęła ze mnie śmiać, proszę państwa, no bo ja byłam przekonana, że jak on jej to powiedział, to tak musiało być. No właśnie. W każdym razie zastanawialiśmy się nad tą kwestią, czy rzeczywiście Tomasz kochał Joannę, czy tylko mu się wydawało. Czy była to raczej taka, powiedziałabym, bardziej miłość caritas wynikająca z tej wspólnoty działania, wspólnoty myśli, rozumienia pewnej idei, tej bliskości wynikającej ze wzajemnej współpracy? Bo przecież wcześniej był taki nieszczęśliwie zauroczony w pannie Orszańskiej i nie mógł tak naprawdę przeżyć tego, że wyjechała z tym zupełnie bezużytecznym Karbowskim. No w każdym razie, moi drodzy, Joasia jest taką postacią bardzo dla mnie pozytywną. Nic więc dziwnego, że kiedy czytałam później, że tworząc postać Joasi, dumnej, dzielnej, pracowitej, samodzielnej, bardzo wrażliwej kobiety, Żeromski wzorował się na swojej żonie Oktawii. Joanna jest więc właśnie taką postacią, która miała swój pierwowzór. Ale panie Żeromski, to dlaczego pan tak z tą Oktawią później postąpił nie do końca okej, okay, to już jest pana tajemnica, którą pan zabrał do grobu. W każdym razie, moi drodzy, no kobieta ideał. I Tomasz Judym jej mówi dzięki. Jaki to jest w ogóle typ bohatera, proszę Państwa? On w sobie ma troszeczkę z romantyka. Zobaczcie, że to jest samotnik, buntownik, taki właśnie, który podejmuje działania mające na celu przeciwstawienie się temu złu, które widzi. Z drugiej zaś strony, moi drodzy, jest to taki typowy pozytywista, prawda, naukowiec, który chce zwalczać to zło metodami właśnie racjonalnymi, naukowymi. Człowiek, który wierzy właśnie w taką ideę tego, powiedziałabym, tę ideę organicyzmu, czy tej wzajemnej współpracy społecznej. A z drugiej strony, z trzeciej strony w zasadzie, to jest taki typowy młodopolski bohater, który jest pełen rozterek, targają nim właśnie sprzeczne emocje. I to pięknie ukazuje taki rozdział pod tytułem Przyjdź, kiedy mamy psychizację pejzażu. Zresztą nie tylko w tym rozdziale, ale kiedy taka burza opisana przez Żeromskiego, taka gwałtowna, wiosenna burza, jednocześnie odzwierciedla, kochani, to, co się dzieje w duszy naszego bohatera, jak bardzo ona jest namiętna i gwałtowna. Czy Tomasza Judyma da się lubić? Proszę Państwa, niektórzy twierdzą, że idee Judyma były na tyle nowatorskie w społeczeństwie, które miało pewnego rodzaju skostniały sposób postrzegania świata, że choćby nie wiadomo, jak się poświęcił i co zrobił, to nie miał szans działania, bo był samotny. Być może gdyby urodził się taki bohater później, to trochę by tę rzeczywistość zmienił, bo znalazłby naśladowców.
Z drugiej zaś strony, proszę Państwa, ja za Tomaszem Judymem pewnie bym nie przepadała, gdybyśmy mieli okazję spotkać się w życiu, na przykład kiedyś rzeczywistym, prawdziwym, bo to był taki w gorącej wodzie kąpany mężczyzna. On był bardzo gwałtowny, bardzo taki, powiedziałabym, czasem nawet nerwowy. Jest tam taki epizod z chłopcem, który go kopie, prawda, w trakcie podróży, no więc Judym przystępuje sprawnie do wytłumaczenia chłopcu, jak i należy postępować. Brak mu też cierpliwości, tak mi się czasem wydaje, bo o wiele byłoby lepiej pewnie dla Tomasza, gdyby zanim podejmie się jakiejś przemowy czy wystąpienia, to przemyśli dokładnie, czy to jest to, jak on chce działać. No i proszę Państwa, on sobie też szkodzi takimi nerwami i zbytnią wylewnością i gwałtownością. O ile kocham tę scenę, kiedy wrzuca krzywosąda do stawu, chciałabym coś takiego zobaczyć, o tyle sami przyznacie, że można było ten konflikt rozwiązać zupełnie inaczej, a nie tak drastycznie, co zresztą wiązało się nie tylko z utratą pracy, ale też z koniecznością rozstania się z narzeczoną, z kobietą, którą, jak twierdził, kochał, prawda? No moi drodzy, to można różnie oceniać, dlatego mówię, że on ma w sobie też coś takiego właśnie typowego bohatera młodopolskiego, w którym te emocje tak targają na wszystkie strony, tak jest namiętny, niespokojny, prawda, ale też jest pełen smutku, takiej, powiedziałabym, melancholii, bo w tym Tomaszu jest coś smutnego, przyznacie, on jest taki smutny. No i proszę Państwa, powiedziałam wcześniej, że to jest powieść młodopolska, więc ona stanowi tak naprawdę album scen. Nie ma tutaj takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, który mogliście widzieć chociażby w Lalce. Są pewne sceny, które są absolutnie autonomiczne, na przykład ten rozdział Przyjdź. Albo sam fakt, że najpierw widzimy Tomasza w Paryżu, a potem nagle rok później w Warszawie i nie wiemy, co się działo w tym przedziale czasowym, kiedy niczego o nim się nie dowiedzieliśmy. Ten rok jest jakby tak wyjęty z tego życiorysu. Poza tym, że Romski bardzo pięknie operuje tutaj językiem. Mówi się wręcz, że w Ludziach bezdomnych mamy do czynienia z liryzacją prozy. Tam jest bardzo dużo poetyzmów, bardzo dużo takich właśnie środków artystycznych. Ta proza płynie, ona jest taka malarska chwilami. Ale też, że Romski wcale nie odżegnuje się od tych modnych wówczas trendów artystycznych. Mamy więc naturalizm, mamy realizm, mamy symbolizm, mamy impresjonizm, na przykład w opisach właśnie przyrody, ekspresjonizm. No i chociażby, proszę Państwa, powiedziałam już, że ten symbolizm, prawda? Zobaczcie, jak dużo jest symboli. W zasadzie ta książka zaczyna się symbolami, mówię tutaj o tych dwóch dziełach sztuki, i kończy się symbolem tej rozdartej sosny. Ale to nie wszystko. Mamy symboliczny krzyk pawia, kiedy Judym, w tym rozdziale, kiedy Judym właśnie spieszy do chorej, symbolizujący właściwie nadchodzącą śmierć i grozę. Mamy, moi drodzy, symbolikę właśnie tego kwiatu tuberozy. Mamy symbolikę kowala, przecież tam też jest ta postać taka niby zupełnie nieistotna, ale kowal w tej twórczości młodopolaków to taka z tej symbol siły wewnętrznej właściwie, takiego kształtowania samodzielnie własnego życia. No i moi drodzy, jeśli chodzi jeszcze o całość tej powieści, która przepełniona jest tymi izmami okresu młodopolski, symboliką, odmienną narracją, tą liryczną prozą w niektórych miejscach, to uważam, moi drodzy, że Romski pokazuje nam bohatera, lekarza, którego wszyscy byśmy chcieli w życiu spotkać. Lekarza, który nie myśli wyłącznie o tym, żeby zarobić na utrzymanie, nie myśli o jakiejś własnej karierze, ale takiego, który robi wszystko, żeby chorego wyleczyć. Nie mówię, że kosztem własnego życia, ale naprawdę tej pracy się poświęca. Stąd możecie się spotkać. Dzisiaj to już raczej nie, ale w czasach, kiedy ja byłam w waszym wieku, to często mówiło się o kimś, że to jest taki współczesny Judym, czyli właśnie człowiek, który poświęca się, najczęściej lekarz właśnie, który poświęca się dla innych, całkowicie zapominając o własnym życiu. No a co, zapytacie, stało się z bratem Tomasza, Wiktorem? No, Wiktor ostatecznie wyjeżdża za granicę, najpierw do Szwajcarii, a potem ostatecznie celem ma być Ameryka. Zabiera tę rodzinę, bo tam szuka stabilności finansowej głównie, tego, żeby mógł poprawić byt swojej rodziny. I on jest bardzo ciekawym tutaj przypadkiem
też tej tytułowej bezdomności, bo na pewne pytanie odpowiada, że tam jest dom mój, gdzie mi więcej płacą. No i właśnie ta tytułowa bezdomność, ona ma tyle aspektów. Tu nie chodzi tylko o tych biednych ludzi, nie zamieszkujących ulicę ciepłą, czy tych w Paryżu w przytułku. To nie chodzi tylko o nich, o tę bezdomność dosłowną. Wydaje mi się jednak, że powinnam powoli kończyć. Czy są jakieś ciekawe pytania na temat tej powieści? Piękny makijaż pani Izabelko. Karolino, dziękuję ci. Dzisiaj był taki eksperyment makijażowy z paletą, którą dostałam w prezencie. Paleta jest przeciekawa i bardzo się cieszyłam, bardzo chciałam mieć ją w prezencie, bo nazwy cieni są po prostu przerażające i takie listopadowe. Jaki jest obraz społeczeństwa? Gdybym miała powiedzieć, Ewelino, ogólnie jaki jest obraz społeczeństwa, to nazwałabym to społeczeństwem podzielonym. Zwróćcie uwagę, że Żeromski, tak jak wielu innych poprzedników, był pisarzem zaangażowanym. Uważał, że wiele spraw dałoby się w naszym społeczeństwie załatwić, gdyby nie te podziały wynikające z sytuacji majątkowej. Społeczeństwo jednak, tak jak powiedziałam, to jest społeczeństwo, w którym nie zwraca się uwagi w ogóle na ludzi biednych. I dopiero trzeba było budować tę świadomość tej wzajemnej, powiedziałabym, zależności i takiej naszej odpowiedzialności za los tych najuboższych. Czy Ludzie bezdomni to dobra powieść do odwołania się na maturze? Alu, tak. I często maturzyści się odwołują. To od razu mówię, to jak nawet analizowałam tematy maturalne, to zobaczcie, no, praca, miłość, tęsknota, różnego rodzaju właściwie wolność, bo też w tej powieści mówi się o tej wolności osobistej, czy też tej wolności w tym sensie, że no, żyli ci bohaterowie pod zaborami. No, w zasadzie w każdym tym temacie z ostatnich lat ludzie bezdomni by się przydali. Jakie można do tego utworu znaleźć motywy? Ago, bardzo, bardzo dużo. Przed chwilą nawet powiedziałam o kilku. Bardzo panią lubię, dziękuję. Czy możemy liczyć na zdążyć przed Panem Bogiem? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Z tego, co na pewno już wiecie, wasze nauczanie zdalne oraz ferie potrwają co najmniej do 18 stycznia, więc myślę, że jeszcze zdążymy też powiedzieć o zdążyć przed Panem Bogiem. Pani Izabelo, czy pani zawsze czuła, że praca nauczyciela to jest to? Droga Katie, będę z tobą szczera. Rok temu, chyba nawet ponad, nagraliśmy taki odcinek, który możecie znaleźć na kanale, w którym odpowiadam na takie prywatne pytania internautów. On z pewnością tam jest. Nie pamiętam tylko, jaki ma tytuł. Ja tam zdradziłam taką kwestię, że ja nie zawsze byłam nauczycielem. Ja zaczynałam od pracy w korporacjach, zaczynałam od pracy na stanowisku specjalisty do spraw reklamy i PR-u. I wzbraniałam się przed byciem nauczycielem. Taki moment przełomowy nastąpił w 2005-2006 roku, kiedy zastępowałam nauczyciela przez pewien czas. I wtedy właściwie to się stało dla mnie jasne, że nie jestem w stanie wrócić już do pracy za biurkiem. Chociaż teraz przy zdalnym nauczaniu tak siedzę za biurkiem. Dzięki, zdałam maturę na 63%. Gratuluję. Bardzo dobry wynik. Czy inny świat również się pojawi? Szymonie, jeśli będzie taka potrzeba, oczywiście, że te lektury przedstawię. Marta Kościan, czy Ludzie bezdomni są lekturą bardzo feministyczną? Bardzo nie, ale taką pokazującą wybitną emancypantkę. Natomiast czy znajdziemy ich więcej w młodej Polsce? Tak. Znajdziemy w ogóle więcej w literaturze polskiej, moja droga. No, weź pod uwagę na przykład Emancypantki Bolesława Prusa, chociaż niektórzy twierdzą, że przeczytanie tej powieści to po prostu graniczy z cudem ze względu na język Prusa, ale masz tam piękne emancypantki, jak najbardziej. Jakie pani poleca lektury na rozszerzenie? Wiko, przede wszystkim przeczytajcie to, co jest na liście lektur do rozszerzenia, bo wy mnie pytacie o lektury, a tak naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, że na poziom rozszerzony jest już spisana lista lektur. I proszę zajrzeć do informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i najpierw tymi się zająć. Czy mogę powoływać się na maturze na dzieła Jacka Podsiadły? Oczywiście, jak najbardziej. Mam nadzieję, że mówimy tutaj o dziełach, których teksty są wydane, opublikowane. Tak, jak najbardziej.
Czy lubi Pani czytać reportaże? Jakie Pani poleca? Julka, kocham reportaże. Ja po prostu, jak byłam na studiach dziennikarskich, to też miałam taką propozycję, żeby zająć się tym zawodowo. No, życie potoczyło się trochę inaczej, ale nie wykluczam, że może kiedyś. Natomiast reportaże, no ja po prostu uwielbiam reportaże Hanny Kral. Reportaże, przede wszystkim czytałam też te wszystkie najnowsze. Takim wstrząsającym dla mnie zbiorem reportaży był reportaż Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy, a ostatnio zabrałam się za nagrodzony już zbiór reportaży naszego lubelskiego reportera pod tytułem Płuczki. Też polecam, chociaż jest bardzo mocne. To jest naprawdę bardzo mocne, ale nagradzane i wybitne dzieło. Czy ludzie bezdomni siłą rzeczy mają więcej motywów niż lalka? Nie. Co uważa Pani o zmianie kanonu lektur? Przede wszystkim zacznijmy od tego, czy mówimy o tej zmianie dotyczącej szkół podstawowych, której dokonano w ostatnich dniach, czy mówimy w ogóle o konieczności zmiany Waszych lektur. Proszę Państwa, ja nigdy tego nie ukrywałam, że gdybym miała więcej czasu, to napisałabym w ogóle swój własny program nauki z języka polskiego i pewnie kiedyś to zrobię, ponieważ sposób, w jaki Wy opracowujecie lektury, epokami, takie maltretowanie po prostu tych wszystkich motywów epokami. To już w moim odczuciu dzisiaj zupełnie nie trafia do młodzieży. Ja bym to zupełnie inaczej zrobiła, wiele bym lektur wyrzuciła, dużo bym dodała, nie wiem, czy bylibyście z tego bardziej zadowoleni, no ale nie ukrywajmy, że w czasach nam współczesnych mamy naprawdę dużo wybitnych dzieł, które trzeba poznać. Trzeba poznać, żeby mieć własne zdanie, żeby ten intelekt się dalej rozwijał. Renata Miłosz, nie wiem, mi się język Prusa bardzo podobał, Emancypantki są świetną książką. Cieszę się, mi się też podobały, ale ja mówię tutaj tak z punktu widzenia tego, co słyszałam od młodzieży, z którą przyszło mi pracować. Tak niekoniecznie im to odpowiadało. Na ten temat film. Przegapiłem transmisję Kamilu, bez problemu będzie to udostępnione później po przerobieniu, po przemontowaniu. Czy mam szansę świetnie zdać rozszerzenie, będąc na podstawie, zaczynając dopiero naukę? Tak, o ile się przyłożysz i będziesz pracować regularnie, Marto. Czy powołanie się na Harry'ego Pottera jest na miejscu? Oczywiście, Martyno. Twoja polonistka tak mówi, ale ja jestem egzaminatorem, byłam na licznych szkoleniach, na których właśnie kwestia Harry'ego Pottera była poruszana i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby się powoływać. To jest kwestia tylko analizowania odpowiednio dzieła. Czy Harry Potter jest tylko dla dzieci? Nie wydaje mi się. Harry Potter też poruszył wyobraźnię wielu dorosłych i szufladkowanie tej książki jako książki wyłącznie dla dzieci jest niesprawiedliwe. Jest Pani niesamowita, pozdrawiam. Dziękuję, bardzo mi miło. Czy można w ciekawy sposób odnosić się na maturze do dzieła Andrzeja Sapkowskiego? Kamilu, oczywiście. I ja czytałam takie ciekawe prace. Ja mam też swoje ulubione fragmenty z Sapkowskiego. Czytałam też matury, w których było odniesienie także do innych polskich pisarzy tego nurtu, na przykład do Jacka Piekary. Tak naprawdę nie jest to zabronione w żaden sposób, że nie możecie do tego czy do tego. To jest kwestia dojrzałości waszej w realizowaniu tematu i podejściu do tematu takich głębszych przemyśleń. Bardziej powiedziałabym natury już dojrzalszej, dorosłej, filozoficznej, takiej estetycznego takiego podejścia, a nie tylko relacjonowania wydarzeń z książki. Jeżeli takie podejście jest, ja już to mówiłam wiele razy na moich filmach. Rok temu podczas matury, nie tej z 2020, ale 19, Centralna Komisja pokazała nam procent, jakby taki zestaw taki procentowy, jak często powoływano się na konkretne dzieła i teksty kultury. I te prace były bardzo dobre. No i wśród tych prac bardzo dobrych było ogromnie dużo prac, w których powoływano się na grę Wiedźmin, Dziki Gon. I to wcale nie przesądzało o tym, wybór właśnie gry jako tekstu kultury wcale nie przesądzało o wartości pracy, więc tym proszę się nie przejmować. Bardzo dziękuję, ale już zaczynam tracić głos, kochani. Do zobaczenia w następnym tygodniu i myślę, że nie wiem, czy zrobimy ankietę tym razem, czy po prostu zapowiemy, że odniesiemy się do konkretnej lektury, bo ja bardzo chciałabym porozmawiać z Wami o sklepach cynamonowych.
Czy wy je właściwie rozumiecie, czy potraficie z nich korzystać, jakie motywy powinniście z nich czerpać? Dlatego dzisiaj mówię, że już nie będzie ankiety, tylko za tydzień będą sklepy cynamonowe, a potem, proszę Państwa, myślę, że możemy przejść do zdążyć przed Panem Bogiem za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.